Cześć, dzisiaj opowiem Wam o monitorach. Wielu graczy skupia się na komputerze, jego wydajności oraz mocy, ale to właśnie w czeluściach monitora możemy dostrzec wroga, tor wyścigowy czy drużynę przeciwnika. Każdy ułamek sekundy ma znaczenie. Albo reagujemy i wygrywamy, albo przegrywamy. Przedstawię Wam kilka funkcji oraz technologii oferowanych w monitorach Acer oraz Predator, które mogą zmienić Wasz sposób korzystania z gier. Przedstawię Wam też kilka punktów, które pomogą Wam przy wyborze monitora. Zacznijmy od rozdzielczości. Rozdzielczość to nic innego jak liczba pikseli na ekranie. W standardowych monitorach znajdujemy rozdzielczość 1080p i wystarczy nam ona w zupełności do codziennego korzystania czy też grania w gry. Przy tej rozdzielczości znajdziemy też częstotliwość odświeżania 144 lub 240 Hz, a to dlatego, że karta graficzna wtedy najlepiej wykorzystuje szybsze odświeżanie. Natomiast rozdzielczość 1440p oferuje ostrzejszy obraz i jest to bardzo fajny kompromis, jeśli chodzi o przystępność sceny do jakości. Jak wiemy, z rozdzielczością wiążą się też proporcje. Nie każda gra będzie nam działać w proporcjach 21:9, natomiast jeśli będzie oferować nam taką możliwość, to z niej skorzystajcie, bo zabawa jest dużo przyjemniejsza niż w proporcjach 16:9. A może są wśród nas gracze, którzy cenią sobie zakrzywione monitory? Dzięki nim odległość oczu jest prawie taka sama do każdego piksela. To poszerza nasze pole widzenia i dosłownie zanurzamy się w grze. Swoją drogą, wiecie, że zakrzywione ekrany zmniejszają zmęczenie oczu? A to oznacza tylko jedno. Możemy grać jeszcze dłużej. Wydajne karty graficzne również odgrywają bardzo ważną rolę. Mogą być dedykowane albo zintegrowane. Warto też pamiętać, że karta graficzna współgra z innymi elementami w komputerze. Jeśli chcemy wykorzystać w pełni jej potencjał, musimy także zadbać o to, aby była kompatybilna z innymi elementami, np. z monitorem. Odświeżanie obrazu to nic innego jak liczba klatek wyświetlanych na ekranie podczas jednej sekundy. Dla przykładu, mamy monitor, który ma 60 Hz, wyświetla nam 60 klatek na sekundę. Jeśli zastanawiacie się nad monitorem idealnym do grania, to warto zastanowić się nad odpowiednią ilością herców. No bo podczas grania przecież nikt nie chce zastanawiać się, czy nagle nam się nie zatnie obraz. Są też monitory wyposażone w funkcję Visual Response Boost i polega to na tym, że zmniejsza ona rozmycie obiektów, nawet jeśli poruszają się one naprawdę bardzo szybko. Technologia Quantum Dot gwarantuje nam wyświetlanie niesamowicie żywych kolorów na ekranie. Ich paleta obejmuje aż 125% pokrycia przestrzeni barwnej sRGB, co oznacza, że głębokie czerwienie i zielenie będą niesamowicie wyraźne. Dodatkowo, będąc w bardzo jasnym pomieszczeniu lub jeśli na nasz monitor pada jaskrawe słoneczne światło, nie musimy się o nic martwić. Kolory nadal będą wyraziste oraz bardzo naturalne. Acer oferuje nam także technologię Blue Light Shield, dzięki której możemy kontrolować ilość niebieskiego światła wyświetlanego na ekranie. Pozwala też obniżyć jego poziomy, dzięki czemu zmniejszamy negatywne skutki na nasze oczy. A to wszystko możemy kontrolować w aplikacji Acer Quick Access. Acer oferuje nam także aplikację Acer Display Widget, która dzięki czterem sekcjom sterowania zapewnia nam jeszcze bardziej intuicyjny sposób konfigurowania monitorów. Ostatnio Ala nagrała o tym film, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, link znajdziecie w opisie. A jeśli chodzi o mnie dzisiaj, to już wszystko. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je oczywiście w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę oraz subskrybować nasz kanał. Buziaki!